Dzień dobry. Witam w ten ciepły i słoneczny poniedziałek w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz, słuchaj, czekałem na to cały rok. Czujesz, jak to pachnie? Pamiętasz, jak rok temu również wąchaliśmy razem bez? No i proszę bardzo, już kwitnie. Kwitnie bez, zaraz będzie kwitł lilak, ale kwitną również inne kwiatki w ogródku pani Kazikowej. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ten floks szydlasty. Azalia też już kwitnie. W tym roku jakoś troszkę mniej kwiatów ma. Peonia, zwana piwonią, już ma pąki. Idziemy dalej. Zobaczcie, niezapominajki, są to kwiatki z bajki. Pamiętacie taki wierszyk? I oto one. One się tutaj same wysiewają. Tu jest jakiś kwiatek. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Jeśli ktoś z was pamięta nazwę tego kwiatka, to proszę o informację w komentarzu. Tutaj niestety ta azalia nie zakwitła. Nie wiem, o co jej chodzi. Być może przemarzła albo coś, ale za to tutaj proszę, zobaczcie, jak pięknie strzeliła kolorami ta azalia. A ta chyba nie zakwitnie wcale w tym roku. Szkoda. Była przesadzona, więc być może o to jej się rozchodzi. Idziemy dalej, zbliżamy się do ogródka skalnego. A na ogródku skalnym również bogactwo. Proszę bardzo, jakie kwiaty tutaj pani Kazikowa wyhodowała. Także kwiatów jest całe mnóstwo. Zobacz, jakie serduszka. Stokrotka również wygląda pięknie. Pięknie wyglądają również tulipany, które pani Kazikowa dostała w prezencie od pani Krysi. A to czarny tulipan. Kto pamięta taki film? Ale to nie kwiaty są gwoździem dzisiejszego programu. O, moja ulubiona skrzypiąca furtka również nie jest gwoździem programu. Ktoś z widzów pisał mi, żebym ją naoliwił, bo nie można jej słuchać. A ja, słuchajcie, lubię to jej skrzypienie. O. To robi taki klimat tutaj. Ach, zapomniałem wam pokazać. Skonstruowałem ostatnio tutaj taką kratkę, która, jak te rośliny urosną, to są pnące rośliny, one tutaj urosną i powstanie tutaj taki tunel. Przynajmniej taką mam nadzieję, ale już idziemy do kur i już będzie gwóźdź programu. Pozwólcie, że przedstawię wam, oczywiście tym osobom, które jeszcze go nie znają. Jest mi bardzo miło przedstawić. Oto jest Stasiu. Stasiu przyjechał z Półtuska. Jest sezonowym pracownikiem. Podobnie jak w roku ubiegłym, Stasiu jest tutaj cieciem. Cieciem, który pilnuje, żeby kurczakom nic się nie stało. Cześć, Stasiu, witam cię ponownie. Cóż, jestem pewien, że część z was, moich widzów, doskonale pamięta Stasia z ubiegłego roku. Stasiu, jak wspomniałem, stoi tutaj po to, żeby kurczaki Haliny, a więc fala młodej zbrodni, były w miarę bezpieczne. Ja zabezpieczyłem wybieg, na którym one się znajdują. Zobaczcie, nad wybiegiem, tutaj w tym miejscu jest siatka. Tutaj również jest siatka po całej długości wybiegu. Tutaj stoi Stasiu, natomiast to miejsce za drzewem jest trochę odsłonięte. No, niestety tutaj jest pusta przestrzeń, gołe niebo, ale mam nadzieję, że żaden drapieżnik się tutaj nie dostanie. Wybieg również ogrodzony jest dookoła taką drobną siatką. Siatka centymetr na centymetr, więc nie ma ryzyka, że kurczaki wyjdą sobie gdzieś
gdzie nie będzie mogła wejść ich mama. Bo miałem takie przypadki w ubiegłych latach, że kurczaki po prostu przeszły sobie przez siatkę, na przykład tam do sąsiada. Halina nie mogła tam przejść, no bo wiadomo, jest za duża, a sroki już czekają, sroki i sójki. Słuchajcie, ja już tu przed chwileczką widziałem jedną srokę i ktoś mógłby się zdziwić, ale tak, sroki również porywają nasze kurczoki. I sójki też potrafią tutaj z kwoką robić bójki, więc nie myślcie sobie, że tylko jastrząb pazury sobie na kurczaki skrobie. Ale a propos jastrzębia, to rzadko się tutaj pojawia ten drapieżnik. Natomiast zobaczcie, taka ciekawostka, że w pierwszym dniu, kiedy wypuściłem kurczaki z kurnika tutaj na wybieg, minęły może 3, no może 4 minuty i od razu przyleciał jastrząb. To nie był ten taki, wiecie, wielgachny jastrząb, tylko ten taki mniejszy, tak zwany gołębiarz. Ale od razu, tak jak mówię, 3-4 minuty od pierwszego wypuszczenia kurczaków na wybieg i on od razu się tutaj pojawił. Gdyby nie koguty, to nawet bym go nie zauważył, ale koguty bardzo fajnie ostrzegają przed latającymi drapieżnikami. Słyszeliście przed chwilą ten dźwięk? To był właśnie ten ostrzegający dźwięk. To nie był drapieżnik. Ja widziałem tam jakieś czarne skrzydła, ale to albo była kawka, albo jakiś inny czarny ptak typu gawron. A raczej to nie był kruk. Pewnie kawka. Czasami przylatują tutaj również gołębie grzywacze. O, na przykład tam siedzi na drutach. Widzicie go tam. Szpieg Saurona. Tak, więc w tym roku zabezpieczyłem wybiegi jeszcze bardziej. Maksymalnie jak tylko było to możliwe, a przynajmniej tak mi się wydaje. Co prawda mam tutaj jeszcze trochę siatki. Mógłbym ją jeszcze pociągnąć na tamtą stronę. I w sumie niewykluczone, że tak właśnie zrobię. Pociągnę ją tutaj, a stąd jeszcze przeciągnę ją w tamtym kierunku. No i wtedy tutaj ta przestrzeń w tym miejscu będzie dodatkowo zabezpieczona. Natomiast mam nadzieję, Stasiu, mam nadzieję, że będziesz tutaj dobrze pilnował kurczaków i że nie stanie im się krzywda. Rozumiemy się? Rozumiemy się. No, Halina gdzieś tam chodzi, Halina gdzieś się schowała. Zobaczcie, że kurczaki już zaczynają robić się samodzielne, trochę samodzielne. To są kurczaki z Haliny paki i one już sobie zaczynają samodzielnie spacerować to tu, to tam. Nie jest to dla nich zbyt bezpieczne. Ja wolałbym, żeby kurczaki były razem z kwoką, ale tak jak powiedziałem, ja w tym roku nie przykładam ręki. Niech ona sobie radzi sama, niech ona sobie sama pilnuje swoich dzieci. Jeżeli coś tutaj się stanie, ja umywam od tego ręce. Najwyżej Stasiu, najwyżej ty będziesz odpowiedzialny i ty poniesiesz tego konsekwencje. Ja się na tym nie tak znam. Więc idźmy jeszcze na wybieg do Kochinów i do Niosek. Zobaczmy, czy wyciągnęły jakiś wniosek. Ja cały czas czekam na dzień, aż pojawi się tutaj rekord, czyli 17 jajek w ciągu jednego dnia. Zobaczmy, ile tych jajek będzie dzisiaj. Żebym tylko nie rozbił, bo czasami przytrafia mi się rozbitka. Zaraz, żeby mi się to nie zdarzyło, to ja może pójdę po wytłoczkę. O, a dlaczego górne gniazda są puste? Dobrze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, a tak w ogóle to co się stało ze sztucznym jajkiem, ale jaja. Gdzie jest sztuczne jajko? Pewnie Kazikowa zabrała, bo nie wiedziała. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem,
9. Nie będzie rekordu. Nie będzie rekordu, bo już to widzę. Tutaj też. O, tutaj jeszcze są dwa. Więc rekordu dzisiaj nie ma. No cóż, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Upały też niezbyt dobrze służą moim kurom, ale ja nie narzekam. Jajka, jak widzicie, są cały czas na bieżąco. Cały czas jajka lęgowe mi wychodzą, więc kto tam uważa, kto tam jeszcze chciałby się zdecydować na jakąś inkubację, albo kto ma kwokę i chciałby te jajka podłożyć pod kwokę, tak aby mieć tak samo kolorowe kury jak ja, to proszę pisać do mnie na maila. Maila znajdziecie w opisie pod filmem. Raz jeszcze błagam i apeluję, żeby czytać opisy pod filmami, bo ja umieszczam te opisy tam w jakimś celu. Dzisiaj również będzie umieszczony opis, tak więc zachęcam was do jego przeczytania. Natomiast teraz idę po przesyłkę, bo przyszła do mnie przesyłka ze skrzydlate.pl. Skrzydlate.pl, czyli to właśnie tam, gdzie zamawiam jedzenie dla moich kurek, po to, aby właśnie niosły się tak, jak się niosą, czyli dobrze. Jak to widzę, to się śmieje. Pasza się na taczce grzeje, ale nie mogę pozwolić, żeby się grzała do wieczora, bo do kurnika zawieść ją jest pora, a właściwie nie do kurnika, tylko do pojemnika, w którym przechowuję takie rzeczy. Mam zrobione pojemniki szczelne, hermetyczne. Zgadnijcie z czego? No zgadnijcie, przecież wy dobrze wiecie, że pojemniki, w których trzymam takie rzeczy, zrobione są z lodówek. Ze starych lodówek, którym dałem nowe życie. Są to hermetyczne rzeczy, fajnie zamykane, fajnie to wszystko jest tutaj uszczelnione. Myszy nie włażą, więc jak komuś się popsuje lodówka, to zamiast ją wyrzucać, przewracacie ją na plecy i macie taki, jakby wam tu pokazać, bo tu teraz u mnie stoją różne rzeczy, i macie taki zasobnik. O, na przykład jak tutaj, tak czy inaczej muszę to zdjąć stąd, bo będę wsypywał tutaj paszę. Teraz będę przynudzał, teraz będę zanudzał, bo ileż razy można pokazywać, jak wygląda worek z paszą, ale ile razy bym nie pokazywał, to i tak dostaję zapytania: panie Kaziu, a jaką paszę pan kupuje? Panie Kaziu, a gdzie pan tą paszę kupuje? Pewnie jest to spowodowane tym, że cały czas przybywa tutaj widzów tego kanału. Jest was już tutaj 26 tysięcy ponad. Więc ja osobiście sam zastanawiam się, ile osób doszło jako obserwatorzy na kanał Kurnik Kazika w ciągu, no nie wiem, ile minęło czasu, odkąd ostatni raz pokazywałem te woreczki z paszą. Miesiąc, dwa miesiące? Więc ciekaw jestem, ile jest nowych osób. Więc może taka prośba z mojej strony. Jeśli ktoś widzi po raz pierwszy te woreczki z paszą, jak one wyglądają, to serdecznie proszę również o komentarz pod filmikiem. Będzie to dla mnie taka informacja, dla statystyk, powiedzmy sobie. Będę wiedział, ile osób jest tutaj nowych. No bo rzeczywiście, ja co jakiś czas dostaję od was zapytania a propos paszy, gdzie kupuję, jaką paszę kupuję. Więc spełniając prośbę, pozwólcie, że pokażę teraz, jak ta pasza wygląda. Będę miał problem. Już mam problem, bo worek jest podarty nie w takim miejscu, jakbym chciał, i będzie ciężko to przesypać. No tak, jedna pasza wygląda tak.
a druga jest troszkę drobniejsza, zobaczcie, wygląda tak, ale no może gdybym ja to miał śrutować śrutownikiem, to może ześrutowałbym to na troszkę grubszą frakcję, ale narzekać nie mogę, bo kury po tej paszy naprawdę bardzo dobrze mi się niosą, a jajka są smaczne. Więc tak, informacja, gdzie sobie kupuję tą paszę, również będzie w opisie pod filmem. Ja dodam tylko, że strona nazywa się skrzydlate.pl, a teraz już koniec gadania, bo muszę nasypać zawartość, przesypać zawartość worków tutaj do moich pojemników. Zdecydowałem jednak, że pasza pójdzie tutaj. Tutaj zostawiam sobie tą maszynę. Pasza poszła tutaj. Troszeczkę mniej, bo ostatnio jak napełniłem lodówkę od pani Krysi, również pozdrawiam serdecznie pani Krysiu, dziękuję, lodówka się spisuje, to miałem do pełna. Ale to nic nie szkodzi, bo sprzedałem przecież kilka kurek, więc wystarczy. Najwyżej domówię. No i tym sposobem dotarliśmy do końca tego odcinka. Mówię dotarliśmy, bo oczywiście nie jestem już tutaj sam. Jest Stanisław. Tak, już zaczęły się meszki. Zobaczcie, podczas nagrywania odcinka, widzicie to? Podczas nagrywania odcinka nawet nie poczułem, jak mnie użarła. Już się zaczynają, już mnie zaczyna swędzieć. Tak więc dziękuję wam wszystkim serdecznie za obecność, za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów z kraju, z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki, z Australii oczywiście też. Jak tam pogoda w Australii? Proszę pisać. Pingwiny na Antarktydzie. Jaka pogoda na Antarktydzie? Też jak ktoś wie i ogląda albo mieszka, to proszę mi pisać, jaka tam u was pogoda za granicą, moi drodzy widzowie. Pozdrawiam także wszystkich widzów ciepłych i zimnych. Wróć! Pozdrawiamy, tak? Pozdrawiamy wszystkich widzów ciepłych i zimnych. Mówił do was Kazik. Mówił do was również Stasiek. Teraz idziemy dawać w gazik. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Prawda, Stasiu? No niech one mnie tylko zasrają pod wodą.